Chrapsik, chrapsik, chrapsik. No i wtedy ja jej mówię, żeby zacerowała te skarpety, bo przecież Staszek nie może chodzić w dziurawych skarpetach i Halinka, ta sąsiadka Bożeny, mówi wtedy, że lepiej kupić nowe skarpety. Dzień dobry, proszę państwa. Kurwa, że co? 6 godzin jazdy za nami, zostało 115. Nie ma to jak dobre wieści z rana, coś jeszcze? Robimy postój, a długi ten postój będzie? Oj tam nie, tylko momencik, 6 godzin przerwy i jedziemy dalej, fanta kurwa stycznie. Chyba mam zanik czucia w moich pośladach, przynajmniej można nogi wyprostować, głodny jestem. Kiedyś jak byłam głodna, postanowiłam ulepić pierogi, ale wiecie panowie, takie dobre z truskawkami prosto z NRD. Ach, tak dobre stare czasy. Do pierdolonej kurwy nędzy, czy może pani zamknąć tą starą mordę? Ojej, kiedyś się przymknęłam. Było to w 1972 roku. To może pora na drugą rundę? Ależ oczywiście. Wow, nie sądziłem, że to zadziała. Hmm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 
kierowca wróci za 6 godzin, co nie? No, tak. Jak daleko odjedziemy stąd przez 6 godzin, co? Chcesz zajebać autobus? Oj, tam od razu zajebać. Po prostu poprowadzimy go. Szybciej. Czyli to nie kradzież? Nie. Skądże znowu? My po prostu pomożemy komunikacji międzymiastowej działać lepiej. Och, to świetnie. Dobrze, jest czasem zrobić dobry uczynek. A panie, dobry uczynek, a umie pan odpalić samochód z kabla? Hehe, kiedyś na tajnej misji i tak robiłem. To zajebiście. Ej, Gnis. Coś jeszcze, Adi? A babka? Co babka? Przecież też wysiada na tym samym przystanku co my. A to nie jest porwanie? Bardzo miło, spędzam czas. Jak widać, nie? Kurwa, kto ci dał prawo jazdy na autobus? Nie mam prawa jazdy na autobus. Właśnie kurwa widać, co tak zapierdalasz. Kani, kurwa, hamulec nie działa. Kurwa, szybko redukcja biegu i ręcznym hamulcem. Ignis, wstawaj. Błagam, nie wygłupiaj się teraz. Przecież nie będę ci teraz robić usta. Chwila, ale jak niby mam ci zrobić oddechy ratownicze, jak masz maskę na sobie? Chyba muszę ci ją zdjąć. Kurwa, łapy precz od mojej maski. Ach, Ignisie, ty jednak żyjesz. Umierałem już ze 2 razy, a więcej nie zamierzam. Co się w zasadzie kurwa stało? Powiedzmy, że Regowi udało się zahamować.
Ło kurwa, no to teraz dopiero żeśmy odjebali, a może to był zamach. W końcu autobus nie miał działających hamulców. Jakby podejrzeń dorzuca też fakt, że ta dziwna babka po prostu zniknęła. Babka z Czelabińska zorganizowała na nas zamach, nie wydurniaj się. Gdzie jest Rek? Ano nie chciałem tego mówić, ale Rek nie przeżył. My mieliśmy takie szczęście, że nas wyjebało przez szybę. Natomiast Rek został przygnieciony przez cały autobus. W sumie to się nawet fajnie złożyło, że wylądowaliśmy na cmentarzu, nie będzie zachodu z noszeniem jego ciała. Hej chłopaki, co tak stoicie jak kołki? O kurwa, atak żywych trupów. Cóż, chyba się myliłem. O ja pierdolę. Rek, co ci się stało w twarzy? Wybacz Rek, ale z taką twarzą każdy uzna cię za wyrzutka społeczeństwa. Już nigdy nie będziesz w stanie przebywać w miejscach publicznych bez wywoływania wymiotów u losowych osób. Adi, kurwa, ja rozumiem, że Rek ma krzywą mordę, ale nie sądzę, by pierdolnięcie autobusem specjalnie to pogorszyło. Hehe, ciągle jestem śliczny. No dobrze, czyli wszyscy istotni są w całości. Szczerze mówiąc, to byłem święcie przekonany, że po walce z dziadkiem Rega już nic więcej nas nie spotka na drodze do Chornis. A tu jebut. Wylądowaliśmy chuj wie gdzie, pewnie w jakiejś Białorusi albo innym wymyślonym miejscu. Pewnie gdybyśmy mieli mapę, działający autobus i prawo jazdy na autobus, to byśmy dojechali w bardziej sensowne miejsce. Nikt ci nie kazał zjeżdżać kurwa prosto w przepaść. No w sumie to nawet nie jest tak źle. Zawsze mogło na przykład zacząć pa, kurwa, nawet nie waż się kończyć tego zdania. Cholera i gnisa, ciebie co ugryzło? Jasny chuj, Adi, po wszystkim co przeszliśmy to chyba dość oczywiste, że lepiej nie wywoływać więcej kłopotów, a to co chciałeś powiedzieć to jeden z najbardziej oklepanych frazesów i kliszy wszechczasów. To jest tak głupie, że jest na równi z rozdzielmy się albo hej, co może pójść nie tak? No i Ignis ma rację. Hehe, jest jeszcze taki trzeci znany tekst pod tytułem przynajmniej nie zaczęło padać. Rek, tak, gdybym kurwa wiedział, że tak bardzo olśnisz nas swą mądrością, to bym cię zostawił przy twoim rozjebanym namiocie. Ej, może w tej podejrzanej katedrze znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Kurwa, ty tam wypatrzyłeś jakieś budynki? Przypatrzcie się, tam jest wielka katedra. Wypatrzyłem to pierwszy, bo mój zmysł agenta i oczy są bystre jak u jastrzębia. Ty kurwa, faktycznie, gotycka katedra. Bo ja pierdolę, zakład o dychę, że będziemy się bić z jakimś Drakulą. Kurwa, przestańcie krakać. A może trafimy tam na mumię? Mumia? Kurwa, Rek, przecież to jest gotycka katedra. Dlaczego mielibyśmy tam spotkać mumię? Tak w zasadzie to jak kogoś spotkamy, to o co pytamy? O drogę, transport, albo inną formę pomocy. A jak to będzie mumia wampir, to co wtedy? To chuj mu w dupę. I idziemy dalej pieszo. KMM to też jakaś opcja. Ignis. Kurwa, co znowu? A gdzie jest Adi? Jak to? O kurwa. O nie, to mumia wampir nas atakuje. Ła. Kurwa, jełopie, nie oddalaj się. Kuźwa, gorzej niż z dziećmi. Widzę, że zostałeś sam. Że kurwa, co? Kto to powiedział? O kurwa.
Kurwa mać chuju jebany, czego ty chcesz ode mnie? Czy ty wiesz, przez co ja ostatnio musiałem przechodzić? Nie sądziłem, że ponownie się spotkamy. To my się znamy? Sorry, ale mój mózg wyrzuca wszystkich generycznie wyglądających rycerzy z pamięci. Ho, widzę, że zebrało ci się na żarty, a zresztą mniejsza. Tym razem nie uciekniesz. Dla cieszu, marabocie. O kurwa. Jezu, chwila, moment. Że jak ty niby mnie nazwałeś, ty po paprańcu, a zresztą strał to pies i tak widzę, że słowami ci nie przemówię do rozsądku. O kurcia. Muszę przyznać, że dzielnie się bronisz. Komplementy od szalonego rycerza z cmentarza, och weź przestań. Cholera jasna, przestań robić uniki i daj się trafić. Hehe, nigdy. Ała, a chuju, kopni jaki są wbrew zasadom. Ale skoro walczysz nieuczciwie, to ja też będę. Co ty właściwie próbujesz zrobić? Ła, co się dzieje? Cholera, gdyby nie moje zmęczenie, to już bym cię wysłał na cmentarz. Ale hej, teraz twoja twarz zdradzi mi, kim jesteś. Albo i nie. Kim ty do cholery jesteś, a więc dalej udajesz, że mnie nie pamiętasz? Może parę dodatkowych kopnijaków w twoje czarne dupsko przywróci ci pamięć. Stary, ty serio musiałeś mnie z kimś pomylić. Weź się chociaż przedstaw, nazywam się Velomatry Mark Sus, łowca pieniędzy platynowej rangi z oddziału sosnogradzkiego. Łowca pieniędzy, Sosnograd? O czym ty człowieku w ogóle opowiadasz? Cholera, przestań biegać w bok. Nie przestanę, póki się nie zatrzymasz. Ale to ty zacząłeś. Ech, no dobra, to się zatrzymajmy na 3-4. 3-4. Przestańcie natychmiast. Oni normalnie oni się obaj zabili. I co ja teraz powiem mistrzowi? Kurde, muszę ci przyznać, nieźle mi przywaliłeś. Ale powodem, dla którego żyjesz, jest to, że jestem wykończony po mojej podróży. Albo to, albo nadwyżka mocy od Makota mi się kończy. Gadaj sobie, co tam chcesz, dla cieszu, marabocie. Ja i tak zdołam cię pokonać. Ja pierdolę, typie, ja nie jestem żaden galaraciosz czy inny marny bot. Jestem Ignisca Rabot, że jaki znowu Ignis. Ignisca Rabot. Mam nadzieję, że dotarło, bo powtarzać nie będę. I nie chcę z tobą walczyć, żeby było jasne. On mówi prawdę, Velomatry Marksusie. To nie jest dla ciesz, to jest łowca nagród o imieniu Ignisca Rabot. A tak w ogóle to się cieszę, że jednak żyjecie. A ty kim do kurwy nędzy jesteś? Co, ale jak to panowie mnie nie pamiętają? To Jariki. Czekaj, co? Powtórz to jeszcze raz, bo chyba nadal mi dzwoni w uszach od uderzenia w drzewo. Poważnie? Nie sądziłem, że obaj cierpicie na sklerozę. Jestem Ricky. Zygmunt Pentajło. Pracowałem przez jakiś czas z każdym z was. Nic mi nie świta. Byłem u pana na praktykach. Badaliśmy sprawę tańczącego stawu. Tańczącego kurwa czego? Woda w stawie się tak magicznie bujała. No to była jedna z naszych licznych misji. Nadal nic mi to nie mówi. Ale podpisał mi pan dzienniczek praktyk. W przeszłości podpisywałem wiele głupich rzeczy. A może pan pamięta, panie Velomatry Marksusie? Pamięta pan, jak walczyliśmy ze szczuro ludźmi?
Dobra, chuj mnie te pierdoły, czy ty wiesz co to jest za miejsce? No tak w zasadzie to, tylko nie waż mi się odpowiadać, że jesteśmy na cmentarzu, bo ci za kurwie, mój mistrz wszystko wam wyjaśni, ale najpierw, panie Ignisie, powie mi pan, gdzie są pana towarzysze? To jest zaskakująco dobre kurwa pytanie. Och, hehe, to akurat mogła być moja sprawka. Halo? Jest tu ktoś? Dobry wieczór, tajemniczy gościu spod prysznica na cmentarzu. Pomoże mi pan trafić do domu? Ignis, to ty? O kurwa, to mówię wam pierzę, ale ty. Zamienił Ignisa w kostkę klozetową, a Diego w przepychacz do rur, pomocy. Kurna, czy on mnie po prostu wrzucił do tej dziury? Adin, uciekaj, bo znowu mumia wampir cię zabije. Arega pojebało czy co? To mumia wampir. No i jeden z moich cymbałów się znalazł. Pytanie, gdzie jest drugi? Ja ci kurwa zaraz dam cymbała. Ja w przeciwieństwie do Rega nie biegam jak idiota po całym cmentarzu. Jakiś skurwiel wrzucił mnie do... O kurwa, to ten cwel mnie wrzucił do dziury. Szybko Ignisie, bierzmy go. Obawiam się, że chwilowo nie mogę mu dać w mordę. Kurwa, co mnie ominęło niby? Jesteśmy w tej samej drużynie, na to wychodzi, ale nadal nie wiem dokładnie o co chodzi. Dobra, gdzie jest ten twój cały mistrzunio? W tej bardzo podejrzanej katedrze. No oczywiście, jak żeby inaczej. No to w zasadzie jesteśmy. W ogóle fajnie, że są tu z tobą Ignisie, Adi i Rek, ale gdzie jest Makot? O kurwa, ten skąd nas zna, rzekomo? Miał u nas staż. To były praktyki. Jeden chuj i grzybnia. Nie kojarzycie go, chłopaki? Tu się kurwa jakiś masowy efekt Mandeli odpierdala, słowo daje. To co z tym Makotem? Jeżeli mam być szczery, to chyba popełniłem solidny błąd i pozostawiłem go w niezbyt doborowym towarzystwie. Zresztą chuj cię to obchodzi? No cóż, powtórzę, bo wszystkich nie było. Wszelakie wasze pytania co do tego miejsca zostaną wyjaśnione przez mojego mistrza. Ten twój mistrz to będzie mieć sporo do wyjaśnienia, bo już mi się kręcić w głowie zaczyna. To również twój mistrz. Co? Zaraz się wyjaśni. Aha, i jest jeszcze jedno. Proszę, nie komentujcie jego nazwiska. Czemu nie wchodzimy? A niech to gęś kopnie. Chyba zgubiłem klucze. Poważnie? Ta, poważnie. Dobra, wiecie co? Chodźcie za mną. Mam nadzieję, że drugie drzwi pozostały otwarte. Radujcie się. Nasze spotkanie w końcu ma miejsce. Jestem ojciec Ketamine. Ha 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 ha, o mój Boże, on się nazywa jak ten narkotyk, co się go daje w żyły błe. Ha 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 ha. Ketamina, 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 ha 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 ha. Ha 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 ha. Narkotyki są takie zabawne, co nie? No mnie tak na przykład bardzo śmieszą. Zwłaszcza ketamina, to taka głupia nazwa, a ten typ ma to w nazwisku. Hehe. Zapewne wszyscy jesteście mocno zdezorientowani całą tą sytuacją, prawda? Macie pewnie wiele pytań z tyłu waszych głów. Ja mam tylko jedno. Dobrze, zatem pytaj. Którędy do Korinis? Jak mnie mam zaraz na głównej drodze za kościołem, trzeba skręcić w lewo. Dobra, panowie, wychodzimy. Parę tysięcy kilometrów przed nami, więc polecam zrobić siku zawczasu. Hejże, nie tak prędko. Wasza obecność jest kluczowa do wprowadzenia mojego planu w życie. Kurwa mać. Co znowu? Tak jasne. Jesteśmy łowcami nagród. Pobić kogoś dla księdza? Odzyskać skradzionego ministranta? Nie.
Po prostu będziecie musieli wygrać wojnę, wygrać wojnę, wygrać wojnę, wygrać wojnę, wygrać wojnę. To bardzo specjalne zlecenie. Niespecjalne, a magiczne. I nie zlecenie, lecz wojna. Magiczna wojna. Wojna? To jakiś totalny absurd. No dobra, powiedzmy, że domyślam się, czemu zaprosiłeś tutaj tych awanturników. Ale co ze mną? Co ja tutaj niby robię? Jak ja zaprosiłeś? Rozjebaliśmy się autobusem w pobliżu. Po kolei. Wasz wypadek nie był przypadkowy. Czyli to był zamach. Przykro mi, że tak to widzisz. Jednakże pani Jadwiga spisała się świetnie i doprowadziła do naszego spotkania. Na księdza wszystko! A jakbyśmy umarli podczas tego wypadku, to co? Liczyłem tutaj na boską opatrzność. No to wkurwę świetny plan. A skąd w ogóle wiedziałeś, kim jesteśmy i że będziemy tu jechać? Mam najlepszy dostępny monitoring. To znaczy, kamery przemysłowe, magiczne drony? Moherowe barety. Na księdza wszystko! Dobra, dobra, weźmy, przejdźmy do sedna. Ja tutaj jestem człowiekiem pracującym 20 godzin dziennie. I ja nie mam fizycznie czasu dorabiać sobie na boku. Właśnie, bo to będzie płatne. Co nie, tak założyłem, że skoro wojna, to i duże pieniądze, ale wolałbym być pewny. Jesteśmy pod kreską, więc muszę znać konkrety. Ach, więc w końcu możemy przejść do głównego punktu programu. Witajcie w Wielkiej Wojnie o Puchar Zołtysa. Co? Hehe, no całkiem śliczny ten kościół. I nawet ma ściany. Czy ty kurwa chcesz, żebyśmy się bili o dzbanek jakiś? To nie zwykły dzbanek. Lecz wszechmogące narzędzie potrafiące spełnić wam życzenie. Jak dżin z lampy? Tak jak dżin z lampy, ale bez dżina. Moment. Chcesz nam powiedzieć, że zatrudniasz jakichś losowych najemników, żeby zdobyli ci wazon spełniający życzenia? Nie pomyślałeś, że również my będziemy chcieli zagarnąć te życzenia? Huch, chciałem to samo powiedzieć. Ach, Velomatri Marksusie, mój sługo. Moim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wojna przebiegała uczciwie i by puchar nie został użyty do niecnych celów. Nie zależy ci na pucharze? Mi nie zależy na pucharze. W ogóle strasznie dużo o tym wiesz. Były już takie wojny wcześniej. Tak się składa, że to jest właśnie siódma wojna. Siódma? To jakieś ciche te wojny, bo o żadnej nie słyszałem. Jeżeli o nich nie słyszałeś, to znaczy, że robię świetną robotę. Każda z nich odbywa się co 10 lat i tylko wtajemnicze nie mogą jej doświadczyć. Moment. Właśnie zdałem sobie sprawę, że nazwałeś mnie jakoś dziwnie. Czy możesz powtórzyć, jak mnie nazwałeś? W wojnie bierze udział 7 mistrzów i każdy z nich przyzywa jednego sługę. Czyli legendarnego Chrosa z przeszłości. Przyszłości, chociaż niekoniecznie z tej, która nastąpi. Alternatywnej rzeczywistości. Lub też z miasta Łodzi. Uwierzcie mi, dresy z Bałt to bardzo chaotyczni słudzy. Błagam, nie przyzywajcie ich. Czekaj, jestem magicznym bohaterem? No właśnie tak się składa, że to ciebie przywołałem z alternatywnej rzeczywistości jako mojego sługę. Co? To istnieją jakieś alternatywne rzeczywistości? Wyroki boskie są niezbadane. Moc Zołtysa przyciąga wszelkiego typu wynaturzenia, które w normalnych warunkach byłby niemożliwe do spotkania. To jak cud. Ja, jasne, jak dla mnie brzmi to jak jakaś paskudnie czarna magia, ale co ja tam wiem? Czyli jesteś kimś w rodzaju sędziego? W rzeczy samej. To czemu sam wpierdalasz się do wojny? To tak jakby sędzia podczas meczu piłki nożnej wjebał komuś gola. Cóż to była improwizacja. To Ricky miał być mistrzem. Ale... Tak jakby nie udało mi się nikogo przywołać. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Kurwa mać, to znowu jakiś podejrzany legendarny skarb. Pewnie żłopiesz krew demonów dla wiecznego życia i jak zdobędziemy ci ten garnek, to nas wyruchasz. Słucham, do czego nawiązujesz? Najlepiej mówcie jak najmniej. Znaczy się, no, co będziemy z tego mieli? Coś wspaniałego. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Waszą nagrodą będzie życzenie z pucharu Zołtysa. O cholera, Ignis, wyobrażasz sobie to? Moglibyśmy sobie zażyczyć czego chcemy. Pomyśl tylko. Nieskończone bogactwo, Leknaaka, pokój na świecie, albo szybki powrót do domu.
No w sumie, moment, a co ja za to dostanę? Jeśli uda ci się zdobyć puchar Sołtysa, to otrzymasz złoto ze zbiórki na renowację kościoła, a poza tym możesz uznać to jako swego rodzaju wakacje. Jako że jesteś z alternatywnej rzeczywistości, dla ciebie to będzie jak sen. Wakacje? Cholera, wchodzę w to. To nie tak, że masz wybór. Ej, Ignis, to co teraz? Ja pierdolę, no dobra, jak mamy wziąć udział w tym czymś? Ależ Ignisie, ty już bierzesz udział. Duch Sołtysa już ci naznaczył. Co? O czym ty mówisz? O kurwa, co to za chujstwo na mojej ręce? Ten znak znaczy to, że możesz wezwać swojego sługę i mu rozkazywać. O, a ja też taki dostanę? Nie, tylko magowie mogą brać udział. Ale nie jestem typowym magiem, tylko bardziej upadłym sithem. Ech, no dobra, to jak ja niby mam przyzwać tego chujarza? Nieważne czym jesteś, ważne, że masz błogosławieństwo Sołtysa, więc dasz sobie radę. A sługę przyzwiesz za pomocą tego. Kurwa, skąd to wyjąłeś i co ja niby mam z tym zrobić? Upolować antylopę? To jest katalizator, dzięki niemu będziesz mógł z łatwością przyzwać swojego sługę. A co jeśli tym kanalizatorem byłby banan? Czy wtedy przyzwałbym małpę? Nie, małpa nie jest herosem. A co jeśli ta małpa miałaby miecz? Nie, to nic nie zmienia. A co jeśli ta małpa miałaby bananowy miecz? Ta dyskusja i tak się zbytnio dłuży. A teraz pozwólcie, że pójdę przygotować pentagram przyzywający. No ale się porobiło, chłopaki, co nie? A ty czego jeszcze chcesz, kurwa? Chciałem was przeprosić za to, co zaszło między nami. Nie miałem złych intencji, po prostu, zrozumcie. W moim świecie są pewni źli ludzie, którzy wyglądają dosłownie jak wy wszyscy. Dlatego tak niezręcznie wyszło. Oj tam wielkie halo. Ja dostałem z dwa razy po mordzie. Adi wpadł do dziury, a Rekna robił w gacie ze strachu. Tak mamy w każdy czwartek. Witajcie, nazywam się Velomatri Mark Sus, łowca pieniędzy i lokalny bohater. Zawsze gotowy do pomocy za małą sumkę oczywiście. Hej, on też jest łowcą. Ja to nadal nie rozumiem, co się dzieje. Dobra, miejmy te przywitania za sobą. Ja jestem Ignis Carabot, łowca nagród i lokalny. No cóż, pomogę, jeśli cena przewyższa średnią krajową. Adi, po prostu Adi, również łowca nagród, lokalny topornik i właściciel przeuroczego czarnego trola. Regowicz. Kiedyś byłem tajnym agentem, ale zabiłem swojego szefa. Miło poznać was wszystkich. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jakoś współpracować. Hej, jeszcze jestem ja, Ricky. Łowca nagród i łowca przygód. I przyjaciel was wszystkich. Co ty pierdolisz? Jakim cudem znasz nas wszystkich, skoro Velomatri Mark Sus jest z innej rzeczywistości? Ja mam znajomych w innych wymiarach, ale z innych rzeczywistości to jeszcze nie miałem. Hehe, czyli jestem pierwszy. Ej, ale ja jestem z tej rzeczywistości i znam was obu. Jak to możliwe? Słuchaj, Rocky, Ricky, no mam wrażenie, żeś pracował jako ministrant tutaj i że randol na głowę ci spadł czy coś. Po prostu coś ci się pomieszało i nie wszystko jest takie, jak ci się wydaje. Co? Ale mi się nic nie pomieszało. Przestańcie się już nabijać. Cóż, ja ciebie też nie pamiętam, więc akurat zgadzam się z nimi. Ignis, kiedy w ogóle zamierzasz porozmawiać z nami o tym, co zaszło, a niby co zaszło? No chyba żartujesz. Ostatnio chyba łatwiej powiedzieć, co nas jeszcze nie spotkało. O co ci chodzi? Ostatnie miesiące spędziłem w więzieniu pośrodku niczego. Myślałem, że nie żyjesz. My uciekamy z więzienia przez jakieś zaskakująco łaskawe zbieżności losu, a tu jebut. Pojawiasz się ty i prowadzisz nas jak najdalej od tej przeklętej ciupy. Nie jesteś wdzięczny? Ciebie gonił ten upierdliwy oficer, a Rek miał problemy ze swoimi byłymi kumplami. Nie jestem pewny, czy byście dali sobie radę sami, ale to nie o to chodzi. Po prostu cały czas zapierdalamy i nikt się nawet nie zastanowi nad tym, co w ogóle przeżyliśmy. No przecież właśnie rozmawiamy. Przejdź do rzeczy, Adi, Ignis. Gdy adrenalina buzowała mi we krwi, to tego nie kwestionowałem, ale my przecież walczyliśmy z siłami ciemności, z tym truposzem. Bucha, ha, 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 ha. I jeszcze był ten zdezelowany facet z gadzią mordą. Jan jest potężny, wszechmocny i niezniszczalny kosmokrates.
pokonaliśmy ich i co, mamy udawać, że to nie miało miejsca? Ech, wiem, że to wszystko było dziwne, ale zagrożenie już minęło. Kiedyś opowiem wam dokładnie całą moją historię i odpowiem na wasze pytania, ale jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś, Adi, kuźwa, taka odpowiedź mnie niezbyt zadawala, ale ufam ci, wrócimy do tej rozmowy innym razem. Przepraszam, że wtrącam swoje 3 grosze w wasze prywatne rozmowy, ale mimo że brzmiało to groźnie, to powiem wam, że absolutnie nic nie zrozumiałem z tego, co was spotkało. Hehe, musisz się przyzwyczaić, ja niczego nie rozumiem cały czas. Hehe, widzę, że sobie znaleźliście wesoły kącik. Co tam porabiacie? Chłopaki o jakichś pierdołach gadają, a co tam u ciebie? Ja to w zasadzie szukałem czegoś. Ale czemu jeszcze nie poszliście do księdza? Jak mam być szczery, to byłem przekonany, że nas zawoła. No tak nie może być, ksiądz nie może czekać. Lepiej was do niego zaprowadzę. No dobra, czas się brać do roboty. Dobrze, że jesteście. No trochę nam dłużej zeszło, bo nie mogłem znaleźć mojego miecza. Tak, tak. Bardzo dobrze, Riki. Wszystko jest już gotowe i gni się, więc możemy zaczynać. Czyli szykuje się nam przyzywanie pentagramem, co? A, w sumie to czemu ja nie zostałem w ten sposób przyzwany? Powiedzmy, że mocne przybycie naszych gości spowodowało, że zostałeś przyzwany 2 kilometry dalej niż powinieneś. No uznajmy, że to robi sens. I gni się, wysuń swą rękę w stronę pentagramu i powtarzaj za mną. Nic nie będę powtarzać. A czemuż to? O ty kurwa, nie będziesz ojca dzieci uczyć robić. Przyzywałem duchy, pomniejsze demony i ostatnio przeprowadziłem de indu po nekrozycjosty, no lodu pokajonecjo szaryzyda do dupacji na samym sobie. A to nie jest jakiś rodzaj autonekromancji? Kurwa, żadnej nekromancji. Tym się przywraca pseudo duchy do normalnej formy. Ach, chyba czytałem coś o tym w jakiejś książce. Tylko kto mógłby napisać takie brednie? Jakie kurwa brednie? Ta książka była fantastyczna, a nawet zajebista. Dosłownie wykurwista i wyjebana w kosmos. Myślę, że autor tej książki nie sprawdził dobrze materiałów źródłowych i wysnuł zbyt pochopne wnioski. Kurwa macia, autor tej książki to cudowna osoba, która spędziła wiele lat swojej pracy na badania. Kurwa zajebana twoja macia, tak w ogóle. Kurwa no gdzie tego? Zamknijcie obaj mordy. Nie mam zamiaru słuchać, jak kłócicie się o jakieś niezrozumiałe nawiązania do książki o czarach. I mało mnie obchodzi, kto ma rację w tej burdzie. Miało się tu dziać jakieś magiczne mambo jambo, więc kurwa ruszcie dupy w troki i do roboty. Nie zgadzam się z formą, ale z treścią już tak? Ignij się, wyciągnij rękę i powtarzaj za mną. Dobra dupa, cicho, sam to zrobię, obserwuj i podziwiaj. Wątpię, żeby ci się to udało. Ty przebiegły rudy lisie. Ej kurwa, byle nie rudy. A ty co, zgubiłeś swój legion? Mój mistrzu, tak jestem herosem starożytnego Rzymu. A lanca mą bronią, jak na moje oko to włócznia, a nie lanca. Nie, to jest lanca. No, niech ci będzie. Lansierze, żadny lansierze, godna mnie nazwa, to lancer. Ty walczysz dzidą, nie masz godności, mistrzu, ranisz moje rzymskie serce. Hej, a jak ma pan na imię? Moje imię jest mnie tak samo godne jak moja broń, zowie się Cutas Velgus. Chyba się przesłyszałem, czy możesz powtórzyć? Cutas Velgus. Okej, okay. A nie ma ksiądz jeszcze jakiegoś innego artefaktu? Co to nie jest reakcja, jakiej oczekiwałem? Czemu Cutas Velgus cię zasmucił, mistrzu? No bo twoje imię znaczy się do... Co? Przecież to najzwyklejsze rzymskie imię. Ja sam znam paru Cutasów Velgasów. Na niech, tak ksiądz nie rży jak koń, bo ksiądz też ma głupie nazwisko. Ech, ale widzę, że jest tu już inny sługa. Witaj mieczniku. Chwila, moment. Co, ja jestem miecznikiem? Tak, jesteś miecznikiem, tak? Jak ryba miecznik. Ale ty nie jesteś rybą, z tym akurat się zgodzę. Ekhem, dzięki zaklęciom rozkazu, jakie pojawiło się na twojej dłoni i gni się, twoje połączenie z twoim sługą jest zagwarantowane. Dzięki nim możesz też zmusić sługę do wykonania rozkazu, nawet jak sługa nie chce tego robić. Jasne. Na mocy zaklęć rozkazu, Cutasie, zrób pikołek.
Kurwa mać, co ty robisz? Pojebało cię, człowieku? A, bo to się zużywa. Jezu. Tak. Normalnie masz tylko 3 użycia, teraz zostały ci tylko 2. Dobry Boże i wszyscy święci, trzymajcie mnie. Nie no, to był zajebisty fikoł, warto było zużyć. Ej Ignis, dlaczego mam wrażenie, że próbujesz dziś wszystkich wkurwić? Tylko dzisiaj? Proszę pana księdza, ja mam pytanie. Nie rek, małpa z płonącym bananowym mieczem nie może zostać przyzwana jako sługa. O kurde, skąd ksiądz zgadł, że o to też chciałem zapytać? Też? W takim razie o co chciałeś się spytać najpierw? Czy ta mumia wampir jest po naszej stronie? Że co proszę? No ta mumia wampir co chodzi po cmentarzu i ludzi straszy. Ja pierdolę, rek, weź się zamknij już, bo te twoje banialuki wyssane z dupy ludzi tylko wkurwieją. Ale to co rek mówi to nie są wymysły, ja też coś słyszę. Pamięta ksiądz, jak panu wczoraj mówiłem o hałasach w kiblu na cmentarzu? No tak, tak pamiętam. Może to jest jeden z mistrzów, który patroluje okolice? To nie brzmi tak głupio. Nie, to brzmi głupio i jest głupie, ale chyba nie mamy innych opcji, jak iść to sprawdzić. A jeszcze jedno, kościół to ziemia neutralna, tutaj nie wolno walczyć. Ej Ignis, no co znowu kurwa? O co chodziło z tą rozmową o książce? Ty i ksiądz wydawaliście się być mocno przejęci zanim Adi kazał się wam przymknąć. To była moja książka kurwa. Gość uciskał po moich teoriach o żywych trupach, skoro jakieś twoje wypociny przeczytał. To znaczy, że wiedział o tobie wcześniej. A co jak co mohery miały sporo szans by nas wcześniej przyuważyć? Czyli też macie wrażenie jakby ten ksiądz planował coś niedobrego? Ma narkotyki w imieniu, nie można mu ufać. Och proszę was ojciec Ketamine nigdy by was nie zdradził, on jest zbyt dobroduszny by coś takiego zrobić. Jak długo go znasz? 4 dni. No właśnie słuchaj Rocky, Ricky, ty no słuchaj Morty, może ty powinieneś zostać z księdzem, ale ja chcę wam pomóc tak jak pomogłem wam na moich praktykach, ale ty nam będziesz pomagać, ty będziesz śledzić księdza żeby zobaczyć czy nie robi czegoś podejrzanego, o jasne dla ciebie wszystko panie Ignisie. Ja pierdolę nie wierzę, że poszło z nim tak łatwo. Albo i nie. Co się stało, że się gapisz na drzwi jak Matejko w bitwę pod Grunwaldem? Jakby no znowu klucza zapomniałem. Łomatko ty sieroto boska, ruszaj dupę i zasuwaj skrótem, a nie tak stoisz jak w kolejce do stracza. Ale no panie Ignisie to nie jest wcale skrót, tam się idzie dłużej, zapierdalaj w podskokach już kurwa mać. Ech no dobra, już idę panie Ignisie. Myślicie, że serio coś łazi po tym cmentarzu? Kuta z wielgus, niczego nie wyczuwa mistrzu. Ale no przestań o sobie mówić w trzeciej osobie. Ale no faktycznie nie ma zaburzeń w mocy. Czekaj, ty coś wyczuwać umiesz? My słudzy jesteśmy w stanie wyczuć energię innych sług, jeśli są w pobliżu. Serio? O cholera, dobrze wiedzieć. Jasne gwint, słyszeliście to? Mówiłem wam, że mumia wampir tu się ukrywa. O kurwa, nie wierzę, że to mówię, ale Rek miał chyba rację. Dobra, teraz powinniśmy to sprawdzić. Plan jest taki. Ja ze Kutasem pójdziemy przodem zbadać teren z góry. Wy natomiast pójdziecie zbadać resztę cmentarza. Co się tak gapicie? Czy w tej czasoprzestrzeni zdanie, które powiedziałem, służy za obrazę matki czy coś? Nie. U nas matkę obraża się tak samo jak u was. To bardziej kwestia tego, że po prostu rzadko kiedy faktycznie mamy jakiś przemyślany plan. Heh, improwizacja będzie naszym planem zapasowym. Dobra, pora się ruszyć. Jeśli coś znajdziecie, to krzyczcie. Czy na pewno chcesz, żebym z nim poszedł, mistrzu? Ta, ruszaj. Tylko tak ruszymy tą sprawę. Rozumiem. W takim razie, kutas w górę. To my też chyba powinniśmy iść, co nie? Ta, miejmy to kurwa za sobą.
Ej, chłopaki, a myślicie, że jakby Heros był przebrany za małpę, to można by było go przyzwać normalnie? Jezu, Rek, przestań używać mózgu, bo jeszcze zakwasów dostaniesz czy coś. No ale Ignis, słuchaj, ksiądz mówił, że małpy przyzwać nie można, no ale to nie znaczy, że kogoś przebranego za małpę też się nie da. A jakby jakiś bohater był znanym treserem małp, może by umiał zmieniać się w małpę. Co do chuja wafle? Co do czorta, musiało mi się zdawać, chociaż nadal mam dziwne wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Kto wie, może nawet teraz stoi za mną hehe, porokowa. Chłopaki, szybko, znalazłem potwora, szybko, goni mnie, potwór. No faktycznie bardzo straszne jest to powietrze, Abi, niesamowicie, no ale, ja go tu widziałem, ja se serio mówię, on stał dosłownie tuż za mną, mówię na poważnie, no, Rek, ty mi wierzysz, prawda? A czy to była mumia wampir, ani jak mumia, ani jak wampir, a to, nie wierzę ci, no ale on tu naprawdę był, cholera, zaczyna mi się przypominać nasze Halloween w Górniczej Dolinie, właśnie Ignis, nie wydaje ci się to dosyć dziwne, że nie ma tutaj żadnych ludzi, Abi, jesteśmy na jebanym cmentarzu, to dosyć oczywiste, że nie ma tutaj żywych ludzi, a są tylko twoje paranoiczne wymysły. Kurwa, ty na poważnie? Ostatnio przytrafiają się nam cały czas jakieś pojebane akcje, a ty nie wierzysz mi? Ignis, zagrożenie dosłownie wisi w powietrzu. Ja tam nic nie czuję. Ja pierdolę, tu trwa magiczna wojna. Weź w końcu chociaż udawaj przejęcie. Dzień dobry. To mumia wampira, O kurwa, mieliście rację. Ja pierdolę, a nie mówiłem, dobra chuj, co teraz robimy, Ignis, dobra, bierz go z lewej, a ja atakuję z prawej, Ignis, to może być problem, kurwa, macie więcej odwagi, chłopie, ale Ignis, jest ich dwóch. Możesz, kurwa, mać, ale spokojnie, nadal mamy szansę. Kurwa, serio? Odwrót taktyczny. Szybko, szybko, przeczytałem w jednej gazecie, że potwory można pokonać srebrnymi sztućcami. Musimy znaleźć srebrne łyżki. Abi i Rek, zaczekajcie chwilę. Abi, Ignis krzyczy, żebyśmy zaczekali na niego. Chuj, kurwa, to pewnie podstęp. Ten potwór pewnie mimikuje Ignisa, żeby nas zwabić w swoją pułapkę. Kurwa, Abi, co ty pierdolisz tam? To serio ja, Ignis, Abi. On krzyczy, że to serio on, ja nie wierzę mu. Niech powie coś, co tylko Ignis wie. Kurwa, klopi, jak się nie zatrzymasz, to ci tak wpierdolę, że twój przeklinaczek pomyli cię z karmą dla psów. Abi, Ignis mówi coś o karmie dla psa. Czy to oznacza, że kupimy pieska? Łokowa. Ej chłopaki, weźcie mi pomóżcie, bo wpadłem do dziury. O cholera, Rek, ty gamoniu, już lecę ci pomóc. Nie, zaczekaj, Abi, to może być podstęp. No właśnie, Abi, to może być podstęp. No właśnie, nawet Rek się ze mną zgadza. Chwila, co, Rek? O cholera, to serio jest pułapka. Rek, nie obawiaj się, zaraz cię wyciągnę. Orzesz w mordę. Kurwa, mać, po prostu świetnie. Chwila, czekaj, chyba Abi wraca. Uciekajcie. Ruchy, ruchy, Rek, No
dobra, w końcu udało nam się zebrać w sensowną grupkę. Potrzebujemy dobrego pomysłu. Musimy ruszyć mózgi, nim te maszkary się połapią, gdzie jesteśmy. Ja mam pomysł. Weźmy się rozdzielmy. Rek debilu. To jest dosłownie przeciwieństwo dobrego pomysłu. Twoja kolej, Abi. Abi? Rek. Kuźwa, gdzie wy poszliście? Sorry, Ignis, ale od teraz każdy radzi sobie sam. Jezu, co oni im w tym ruskim więzieniu zrobili? Własnego cienia się boją. Chociaż w sumie mój cień też mi się nie podoba. Ehehe. Pozwoli pan, że wezmę sobie, przejdę tędy, żeby panu nie przeszkadzać, dobrze? Hehe. Dobra, kurwa, czas spierdalać. Mam nadzieję, że te głąby przynajmniej umieją się schować. I gdzie do kurwy nędzy są te magiczne kutafony? Hem, mgła gęsta jak sperma, Słucham, mgła gęsta jak śmietana, Jesteś pewny, że za pierwszym razem powiedziałeś to samo? Bo zdaje mi się, że tak właśnie zdaje ci się. Powiedziałem śmietana, kutas zawsze śmietana. Podejrzanie cicho jakoś, co nie? Cóż, ważne, że niczego nie wyczuwam. A no właśnie, jak ja mam wyczuć inne sługi? No normalnie. W sensie, jak ty mnie czujesz? No, że tutaj jesteś. Aha. Sperma? Cholera, mam nadzieję, że Ignis sobie jednak jakoś poradzi. Chociaż chwila na chuj, ja się nim przejmuję. Teraz to powinienem się sobą przejmować. Muszę sobie znaleźć jakąś kryjówkę. Oto miejsce powinno być idealne. Cholera, ale tutaj jest w chuj ciemno. Mogłem się zaopatrzyć w jakąś latarkę albo coś. No ale hej, żaden potwór mnie tutaj nie znajdzie. Hehe, dlatego ja też wybrałem to miejsce. O cześć, Rek, zaraz moment, Rek, wypierdalaj stąd, to jest moja kryjówka. No i teraz mam spokój. Hehe, o ładni. Myślisz, że wielka stopa mogłaby być przyzwana jako magiczny sługa? Co do chuja? Mówiłem, wypierdalaj. No i kurwa, nie wracaj, to jest moja kryjówka. Bua, hehehe, ale ci jumpscare zrobiłem. Kurwa mać, ty chuju. Priwiet. Hello. Zdrastwujcie. Kiedy przygoda quest, słucham, hehe, mówię losowe słowa na głos. Właśnie kurwa słyszę. Kurwa, no nie wierzę. Chyba w końcu sobie poszedł. A kurwa mać, hehe, miałem zamknięte oczy. Uff, Rek, zmęczyłem się przez to. Uznajmy, że mamy tymczasowy rozejm. Hehe, dokładnie tak jak mówiła mama. Włazić drzwiami i oknami, a jak trzeba to i przez studzienkę. Ej, Rek, tak, dlaczego są tu trzy pary oczu? Hehe, i co ty wygadujesz, jakie trzy pary oczu? Jak ty masz tylko jedno oko? O kurwa. Wiesz co, boję się, ale mam dosyć tego biegania. Pokaż, na co cię stać, ty cmentarna maszkaro. Chociaż wiesz co, jogging jest całkiem zdrowy. No i to tyle z mojej odwagi. Cholera, Rek, ty grubasie, gdzie pobiegłeś? Adi, szybko tędy. Kurwa, jak to znowu będzie przegrany potwór, to się zajebę. Lewo, Adi, dawaj w lewo. Niezłą znalazłem tą kryjówkę, co nie? No ten jest ona taka trochę, kompaktowa. Gonił mnie czas i potwór, więc musiałem szybko wybierać, hehe. To ten, jak ci minął dzień? Ano wiesz, byłem goniony przez monstrum wywołujące nienaturalny strach u ludzi, dlatego że ktoś rozjebał się autobusem na totalnym wypizgowiu. I jeszcze jakiś jebnięty ksiądz nas wynajął do przeżycia powstania listopadowego czy inny chuj, hehe, brzmi jak każdy wtorek. Proszę, nie mów o tym Ignisowi. Ano właśnie, Ignis. W sumie to ciekawe, jak mu teraz tam idzie. Chujowo, chujowo mi idzie. No kurwa, oczywiście, że ślepy zaułek. Jezu, daj se siana, chłopie.
No kurwa, no nie, to są jakieś pierdolone żarty. Dobra chuje pierdolone, widzę, że macie w sobie poczucie jakiejś chorej ironii, skoro doprowadziliście mnie do tego wraku mojej nadziei na powrót do domu. Dość tej farsy. Cóż, przeznaczenia nie oszukasz. Ło kurwa to gada. Ło kurwa to się rozbiera. What? Kurwa zombiak na cmentarzu, jakże oryginalnie. Ten zombiak ma imię, a brzmi ono Henryk, a ja jestem Ignis. Wiem kim jesteś, twoi towarzysze tak głośno darli mordy, że usłyszałem to imię wiele razy. Wiem też, że przeznaczenie również ciebie naznaczyło tymi śmiesznymi czerwonymi tatuażami. Nie podoba mi się, że z każdym kolejnym zdaniem masz na sobie coraz mniej ubrań. Hehe. Jak widzisz mój przyjacielu, ja oszukałem przeznaczenie, bo mimo to, że nie żyję, to jednak żyję. A dzięki mocy pucharu Sołtysa jeszcze bardziej oszukam przeznaczenie i w te co ty tak cały czas o tym oszukiwaniu przeznaczenia nawijasz, a ty skądś się urwał? Robię nawiązanie do filmu. To znaczy, no bo widzisz, ja i mój sługa goniliśmy cię jako potwory, tak samo jak potwory goniły głównych bohaterów horroru oszukać przeznaczenie. W tym filmie nie było żadnych potworów. Jak to nie było potworów? Tam to była jakaś siła przeznaczenia czy inne przedłużenie mocy śmierci, które po prostu próbowało losowymi rzeczami kogoś ukatrupić. Owszem, nasz wypadek autobusem wyglądał, jakby jakieś fatum się na nas uwzięło, ale to po prostu była kraksa spowodowana przez starą babę, a nie siły nadprzyrodzone. Chcesz mi powiedzieć, że całe moje nawiązywanie i przemowa złoczyńcy, którą przygotowałem teraz, nie robi sensu, bo mi się pojebały horrory? Tak. I na pewno nie było tam żadnych potworów. Nie było. No cóż. Wiesz co, zrobiło się niezręcznie, po prostu przejdę od razu do sedna i zabiję cię. Asasyn, weź rusz dupę, alej i już. Kurwa, daruj sobie to skrzeczenie jak żaba, tą zbyt długą zabawę w berka mamy już za sobą. Czekaj, czy ty pod jednym kapturem nosiłeś drugi kaptur? Tak, można wręcz powiedzieć, że nosiłem czarne na białym. Kurwa, no świetnie, pewnie znowu jakieś nawiązanie do nie tego filmu co trzeba. A tak w ogóle to jestem Łukasz. Kurwa, ludzie, przestańcie mi się przedstawiać, ja i tak was nie planuję zapamiętywać. Wiesz co, panie Ignis, mam takie dziwne wrażenie, że powinniśmy się znać, chociaż nigdy nie mieliśmy okazji, by się faktycznie spotkać. Być może jedynie bogowie lub moc scenariusza może stworzyć taką okazję jak dziś. Kurwa, ty jakiś psychiczny jesteś? Cholera, co to za pierdolenie? Zabij go natychmiast. Ostatnio to ty mnie zabiłeś, więc nie mam za bardzo ochoty. Słuchaj no, zabił cię twój syn. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za twoje błędy wychowawcze. To ja już może pójdę. Nie ma mowy, ty nigdzie nie idziesz. Tam dziadku, nie za szybko, kurwa, złaś na ziemię, smarku. Od kiedy zginąłem i odrodziłem się jako sługa, zyskałem jeszcze jedną niesamowitą moc. Mogę iluzorycznie zmieniać wygląd. I teraz już się nie domyślisz, czy jestem Łukaszem, czy twoim kumplem. Błahaha. O kurwa, jak zgadłeś, że to ja? Nie wiem, kurwa, zmysł detektywa czy coś. Wiesz co, pora na drugą rundę. Orzesz kurwa mać. Upatrzcie, jestem Ignis Devil. I jestem głupi jak gołąb, kukuryku. Hej ty kurwa, zombiak. Weź wyślij na mnie innego sługę, bo ten jest jakiś kurwa wybrakowany. Kurwa, Łukasz, sklej dupę i przestań się już z nim bawić. Albo wiesz co, na mocy zaklęć rozkazu odpalaj swoje szlachetne dupnięcie i go rozpierdol. Cóż masz pecha, ziomek? Gdybym miał dostawać złotówkę za każdym razem, jak mój przeciwnik napinając mięśnie magicznie zyskuje siły, to miałbym 2 złote. Nie jest to dużo, ale kurwa, oba te przypadki się zdarzyły w tym samym tygodniu.
ha, umieraj. Haha, atak kutasa od tyłu. Co? Niemożliwe. Nie, nie mogę, nie mogę umrzeć znowu. Ogólnie to chciałem przeprosić. Nie chciałem nikogo straszyć ani brać udziału w jakiejś tam wojnie. Po prostu dostałem drugą szansę i chciałem ją wykorzystać dobrze. Cóż, Ignisie. Myślę, że ta przygoda nauczyła nas, czym jest przyjaźń. Dzięki tobie wiem, czym jest to, co naprawdę liczy się w życiu. A... co to za maniana się tu odjebała właśnie? Kutas Wielbus cię uratował. Nie obraź się, ale nie wpiszę tego faktu do autobiografii. Nieważne, ważne, że mamy jednego mistrza z głowy. Ale śpieszyć to się nie śpieszyliście za specjalnie. Ja pierdolę, z chłopakami zdążyliśmy z 10 rundek dookoła tego wypizgowia zrobić. Przepraszam, ja zbytnio nie rozumiem, jak działa wyczuwanie, a Lancier też dopiero przed chwilą odczuł zagrożenie. Dobra, dobra. Ej Lancier, ten zombiak mówił coś o szlachetnym jebnięciu. Co to takiego? Ach tak, każdy sługa ma szlachetne dupnięcie. To swego rodzaju ultra magiczny i super ostateczny atak. No to kurwa rychło, wczas się o tym dowiaduje. Myślałem, mistrzu, że znasz zasady. Połowę z nich poznałem dzisiaj, a drugą połowę? Nie znam, kurwa. Czyli mumia wampir to tak naprawdę była mumia wampir zombie? A to numer. Lepszy numer to będzie, jak mi powiecie, gdzie są Adi i Rek. Chcecie mi powiedzieć, że potencjalnie na cmentarzu może chodzić cała banda magicznych zabijaków, a wy straciliście z oczu tych dwóch nieogarów, których mieliście ponoć mieć na oku? No gdy ujmujesz to w ten sposób, to faktycznie brzmi mało odpowiedzialnie z naszej strony. Dobra, nie ma się co zastanawiać. Ruszamy odszukać chłopaków, a dalej będziemy myśleć. I tak oto dokonało się. Zgodnie z moimi przewidywaniami, Ignisowi nie udało się oszukać swojego przeznaczenia, gdyż właśnie wygrał pierwszą bitwę, a wojna Puchar Zoutysa nadal trwa.